Długo trenujecie już? 4 lata. Długo się przygotowywałeś do zawodów dzisiejszych? Na pół. Walczyłeś już? Nie. A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tej walki? Nie. Jak myślisz, uda ci się wygrać? Tak. Masz jakąś technikę specjalną? Jak wyjdzie. Jak to jest być mamą dwóch judoków? Biją się w domu? Pomagają sobie, ćwiczą jeden z drugim przed zawodami. Starszy wspomaga młodszego. Mikołaj, jak pomagałeś Filipowi przed zawodami dzisiaj? Pokonywałem go, żeby nauczył się przegrywać i żeby mógł nauczył się wychodzić z trzymania. Filip, powiedz mi, jak to jest wygrać walkę? Fajnie? Cieszysz się bardzo, że wygrałaś? Tak. Kto cię najbardziej dopingował? Mama, tata czy brat? Mikołaj. Jak nastroje przed walką? Stresujecie? Znaczy ja tak mało, bo mi tam to... Mam nadzieję, że wygram. O. A wygrałaś już jakieś zawody? Tak, na pewno wygrałem. Na przykład w tamtym roku wygrałem tutaj. Mam nadzieję, że to się powtórzy w tym roku. A jakieś inne sukcesy? No na innych zawodach, w Tujszkowie, w Lipnie, oczywiście mówię o złotym medalu, nie mówię o srebrach i brązach. A z kolegami w szkole ćwiczysz? Walczysz z nimi? No z kolegami z klasy to nie, ale ze szkoły to tak. Jak to jest być mamą takiej małej zawodniczki? No super, pierwszy raz dopiero bierze udział w takich zawodach, widzę, że jest chyba jeszcze bardziej zdenerwowana niż ja, ale no, daje radę. W domu trenowała? Na bracie nie, na przykład? Właśnie nie za bardzo. I teraz chyba żałuję trochę.